Szanowni Państwo, poprosiliśmy dzisiaj tutaj przedstawicieli mediów z tego względu, że chcemy się podzielić informacją, która jest ważna dla wszystkich Polaków, gdyż od 1 lipca, czyli od poniedziałku, wchodzi w życie tak zwana rewolucja śmieciowa. Różne gminy w różny sposób są do niej przygotowane. Nawet w dzisiejszym dzienniku przeczytaliśmy, że samorządy będą kontrolowane. Niektóre samorządy łatwiej sobie z tym poradziły, niektóre nie poradziły sobie nawet z tym problemem do dnia dzisiejszego. I spoglądając z punktu widzenia samorządów, naprawdę jest to rewolucja. W związku z tym należy się do tego bardzo poważnie przygotować. Biorąc miasto Wejherowo pod uwagę, nasze przygotowania są już, można powiedzieć, ponadroczne. Bardzo poważnie do tego podchodzimy. Jak to będzie wyglądało od 1 lipca, zobaczymy. Natomiast można powiedzieć, że miasto Wejherowo jest do tych zmian przygotowane. Wymaga to dużą współpracę między mieszkańcami, między Urzędem Miasta i firmą, która będzie odbierała odpady. W przypadku Wejherowa walczyliśmy przede wszystkim, żeby to przygotowanie wyglądało w ten sposób, żeby maksymalna ilość mieszkańców dokonywała segregacji śmieci. Cała ustawa, cała ta rewolucja ma służyć nauczeniu ludzi, nas wszystkich, żebyśmy te śmieci segregowali. I w tym kierunku wszystkie wysiłki ze strony miasta były skierowane. Przede wszystkim w zeszłym roku przygotowaliśmy naszą firmę ZUG, która do tej pory zajmowała się odbiorem odpadów i przekształciliśmy ją w spółkę, żeby mogła uczestniczyć w tym procesie, żeby mogła, tak jak każda inna firma, uczestniczyć w przetargu. Głosy były różne. Czy to prawda, że zakład budżetowy, zakład samorządowy sobie poradzi? Były różne nawet artykuły. Na pewno będzie to drogi zakład. Na pewno będzie to nie najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców. Dlatego chcieliśmy, żeby nasza firma mogła uczestniczyć na zasadach rynkowych w sposób dobrze przygotowany. Dzisiaj wiemy, że to się udało. Przetarg na odbiór odpadów ogłosiliśmy 19 lutego. 27 marca nastąpiło otwarcie ofert. W przypadku Wejherowa były to dwie oferty, Agora i ZUG. 17 maja nastąpiło rozstrzygnięcie. Agora miała kwotę 10 270 800 zł. ZUG był tańszy 9 986 004 zł. W związku z tym komisja po prostu wybrała firmę tańszą, uważając, że firma tańsza to będzie firma bardziej korzystna dla mieszkańców Wejherowa. Od tej decyzji Agora się odwołała i 11 czerwca zostało to odwołanie skierowane do Warszawy, do KIO. A 13 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie i KIO przyznało rację Komisji Przetargowej, uważając, że sposób wyboru był prawidłowy. I w związku z tym umowę zawarliśmy na odbiór śmieci z firmą ZUG, która jest firmą miejską. Cieszymy się bardzo z tego względu, że w ten sposób firma utrzymała stanowiska pracy. Druga rzecz, która daje nam radość, to pokazała, że firma ta samorządowa potrafi wygrywać na rynku konkurencyjnym. Dzisiaj można powiedzieć, że 5 przetargów wygrała, co pokazuje duże zdolności funkcjonowania na zasadach rynkowych tej firmy. I trzecia rzecz, myślę, że dla mieszkańców Wejherowa bardzo istotna. Nam nie zależy, żeby firma ZUG zarabiała. Nam zależy, żeby firma ZUG bardzo mocno zaangażowała się w odbiór segregowanych śmieci.
Zależy nam, żeby ta procedura związana z segregacją śmieci w Wejherowie była bardzo dobrze dopracowana. Czyli mamy wpływ na firmę, nie żeby zarabiała, tylko żeby dobrze cała procedura związana z nową ustawą zafunkcjonowała w naszym mieście. Dzisiaj będziemy wszyscy starali się to zrealizować jak najlepiej. Traktujemy, że okres od 1 lipca do końca roku jest okresem, w którym wiele rzeczy będziemy przyglądać się, jak funkcjonują, i wiele rzeczy będziemy mogli potem skorygować. Czyli na rok przyszły będziemy chcieli skorzystać z tych doświadczeń, które wyjdą w trakcie realizacji tego drugiego półrocza, żeby skorzystać i z naszych doświadczeń, ale i też z informacji od mieszkańców, od wspólnot, od spółdzielni, żeby jeżeli coś będzie wymagało skorygowania, poprawienia, to żeby to wprowadzić. Proszę Państwa, uzupełniając tylko króciutko to, co powiedział Pan Prezydent, bo zasadnicze tezy zostały już wypowiedziane. Ideą ustawy, ideą naszego działania jest to, żeby śmieci bytowe przestały być śmieciem, a stały się surowcem wtórnym. W związku z tym, im więcej wyselekcjonujemy z tych odpadów, tym mniej trafi na składowisko i tym mniej odczuje to nasza przyroda. W związku z tym, to co robimy, to jest działanie, które jest działaniem dla przyszłych pokoleń. I tak, wszystkie pojemniki, które będziemy mieli, dzielą się jak gdyby na dwie części. Jedne to są pojemniki na śmieci bytowe, czyli śmieci zmieszane, komunalne, i te pojemniki musi zabezpieczyć właściciel, czyli ten, który te śmieci produkuje. Oczywiście nasza firma będzie pomagała zdobyć te pojemniki, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Natomiast wszystkie pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki dostarczy w tym przypadku nasza firma ZUK, nasza spółka. Będą to albo pojemniki stałe o określonej pojemności, albo worki. To w zależności od tego, dla jakich grup będzie ten pojemnik przeznaczony. I praktycznie tylko pewna skrupulatność mieszkańców w wykonywaniu tej selekcji będzie tym, co da efekt końcowy, czyli przy dobrej selekcji będziemy mieli też efekty nie tylko dla ekologii, ale również i materialne, ponieważ selektywna zbiórka jest dla mieszkańców bardziej opłacalna niż jej brak. Bardzo mi miło, że Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie, spółka z o.o., wygrała ten przetarg. Wygrała również go w kilku innych sąsiednich miejscowościach. Niektórzy mówią, że to jest pół powiatu wejherowskiego, 5 gmin na 10, tak jest. Natomiast liczbowo to zapewne będzie więcej, bo miasto Wejherowo jest najliczniejsze. Jest to wyzwanie, ale jest to wyzwanie dla nas wszystkich. Jak prezydent powiedział, rewolucja śmieciowa. Ta rewolucja skutkuje tym, że wszyscy musimy zacząć inaczej myśleć i wszystko zaczyna inaczej działać od poniedziałku. Ale to nie jest, że od poniedziałku. Przygotowujemy się od tego wcześniej, ludzie o tym dowiadują się wcześniej. Od wczoraj, mogliście Państwo zauważyć, pergole spółdzielni są wyposażane w nowe pojemniki, pojemniki do segregacji. Będą ginęły pojemniki dotychczasowych firm, te brzydkie, duże kontenery blaszane, w których mieszano wszystkie odpadki. Teraz będziemy gromadzić wszystko w oddzielnych zupełnie pojemnikach lub w workach. Tam, gdzie nie będzie miejsca na pojemniki, tam, gdzie będą domy indywidualne, będą worki. My poinformujemy mieszkańców za pomocą ulotek, za pomocą rozdawanych worków o całym systemie, jak to ma być. Proszę, żeby się nikt nie obawiał, mimo że 1 lipca nagle przed niektórymi domami zaczną ginąć pojemniki, to dotychczasowe firmy mogą je zabrać, mają prawo je zabrać. My będziemy dostawiać nowe. To jest duża operacja logistyczna. Nikt tego nie zrobi w jeden dzień, w jedną chwilę.
ale proszę się nie martwić, wszędzie będziemy natychmiast dostawiać pojemniki, jeżeli nie uda się natychmiast, to będą worki. Jeżeli ktoś ma problem, niech stawia w worku, tam miejsce wyznaczone. ZUK to zabierze i żeby się tylko nie martwić, to jest tylko okres przejściowy na wymianę pojemników, ponieważ to w mieście będzie odczuwalne. Proszę się tym nie martwić. Wszędzie będziemy starali się jak najszybciej, jak najczęściej jeździć i wszelkie odpadki w workach też będziemy również zabierać. Później oczywiście wszyscy już poznają system, będą wiedzieć, gdzie jest system workowy, gdzie jest system pojemnikowy. Częstotliwości zostaną zgrane. Ten krótki moment do niedogodności dla mieszkańców, proszę, aby mieszkańcy byli cierpliwi. Wiem, że spółdzielnie będą zaspokajać wsypy. My będziemy podstawiać nowe pojemniki. To wszystko dla wszystkich będzie zmiana, ale na pewno będzie wszystkim ta zmiana służyć ludziom w tym sensie, że jak najmniej odpadów będzie trafiało na składowisko, jak najwięcej trafi do powtórnego odzysku i tym się zajmie Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie, spółka, którą miasto powołało. Dziękuję.